skądinąd wiem, że ty bardzo czule wychwytujesz takie prawdy. Po prostu w momencie odbioru wiesz, że to jest prawda. Zachwycasz się, a ponieważ jesteś nastawiona na te same prawdy, którymi i my żyjemy tutaj, po prostu włączasz się w nasz wspólny nurt myśli. Chciałabym, aby to działo się częściej, ale na to trzeba czasu i ćwiczenia. Pytałaś mnie o Krzysztofa Baczyńskiego. On jest typowym wyrazicielem promienia piękna i chwały Bożej. Ale to nie znaczy, że nie kocha Polski. Ona dała mu kierunek i to, że za nią dał życie, sprawiło, że wzniósł się jak gdyby, wszedł szybciej w nasze niebo. Tak, tworzy i to niezwykle piękne dzieła. Wszyscy twórcy tworzą. Każdy tak, jak mu dyktuje jego własny typ odczuwania i zachwytu. Norwid, córeczko, tak jak i Słowacki, to nauczyciele, nie tylko artyści, to myśliciele, przewodnicy, mistrzowie, nasi starsi bracia na drodze Polski ku Bogu, a przez to dawcy prawdy i światła dla całej ludzkości. Ich sława na ziemi będzie rosła, będzie wskazywała drogę. Ile my wszyscy mamy im do zawdzięczenia. I oni tworzą. Jakie zachwycające rzeczy. 1.wie.1968 prosiłam matkę, aby podziękowała Krzysztofowi Baczyńskiemu ode mnie za jego wiersze, zwłaszcza za Mazowsze. W odpowiedzi matka przekazuje mi, o jest ogromnie wzruszony pamięcią wielu ludzi. Nigdy nie przypuszczał, aby jego prace, takie jeszcze nieporadne, tak długo trwały i dawały ludziom wzruszenie. Ten wiersz o Mazowszu jest jednym z tych, które uważał za dobre i cieszy się, że inni również tak sądzą. O czy nadal piszę? O tak, piszę, ale inaczej. Tu się tworzy inaczej, inne są motywy twórczości, przede wszystkim zachwyt, uwielbienie, szczęście, a nie niepokój, rozpacz, szukanie, głód prawdy, niezrozumienie celu cierpienia. Te motywy odpadają, a pozostają, radość i pragnienie wyrażenia jej. Artyści w niebie 3.v.1974 mówi ojciec Ludwik. 65 o prośbie Klary pamiętam i proszę cię, podaj jej odpowiedź. Ojciec jej, Jan artysta malarz prosi, żebyś powiedziała jego córce, jak bardzo jest mu droga i bliska i jak wiele ich łączy ze sobą. Jest szczęśliwy. Nie zapomina o nikim z tych, których kochał, i często przebywa w swoim domu. To jest z nimi z żoną i córką. Żadna odległość ich nie dzieli, a łączy miłość. O czy jest mu potrzebna pomoc? O nie może powiedzieć, że pomoc córki jest zbyteczna, gdyż myśli pełne miłości, serdeczna pamięć są zawsze radością, ale pragnie, aby córka wiedziała, że jest w obrębie Chrystusowego Kościoła Powszechnego, obejmującego jego miłością tych wszystkich, którzy go czcili w pięknie i bogactwie świata widzialnego, który on powołał do bytu. Tu piękno jest nieporównywalne z ziemskim, ponieważ wrażliwość ducha ludzkiego nie jest ograniczona zasięgiem zmysłów. Tym niemniej nie jest to piękno, które można opisać z braku odniesienia, ale można je odczuwać i wysławiać z coraz to rosnącym zachwytem. Szczęście artystów jest w zrozumieniu logiki, harmonii i mądrości, z którą uzewnętrznia się zamysł Boży w materii wszechświata. Tego nikt z nas przekazać wam nie potrafi. Mogę ci tylko powiedzieć przez porównanie, że zmysły to są raczej narządy czy przyrządy techniczne o wielkiej, ale określonej i ograniczonej do pewnej skali zasięgu, wrażliwości, którymi duch ludzki, poprzez ciało fizyczne, bada swoje fizyczne otoczenie, bez tych narządów zmysłowych pozostałoby ono niedostępne dla niego. Są one zupełnie wystarczające dla człowieka w jego roli gospodarza planety. Uzupełnia je poprzez dany sobie aparat, o wiele doskonalszy, bo twórczy, umysł, oparty na działaniu koordynującym, selekcjonującym i wybierającym to, co ważne i wartościowe z informacji napływających poprzez zmysły. Ale już to, co wybiera i uznaje za ważne i jak szereguje swoją hierarchię ocen, czyli wartości, jest działaniem ducha ludzkiego używającego swego umysłu dla własnego celu. Tu dygresja. Ojciec Klary pragnie jeszcze przekazać, że Bóg żadnemu artyście twórcy, sam twórca najwyższy i twórca twórców, jego szczęścia nie odbiera.
istnieje nadal w nieosiągalnym na Ziemi stopniu szczęście tworzenia, ale jest ono inne i uzależnione jest w sile swojego oddziaływania od stopnia rozwoju duchowego, który wciąż wzrasta, a nie od umiejętności ziemskich, szczególnie tych technicznych. 8.x.1980 Bartek odpowiada na pytanie o sytuację artystów w niebie, o muzykę, o ludzi wrażliwych na urodę świata, którzy za życia nie mogli zaspokoić swoich tęsknot. Ocieszę się, że to właśnie mnie o to pytasz, bo ja podobnie jak ty odczuwałem pragnienie przeżycia i nasycenia się pięknem ziemi. Może zacznę od tego, że my istniejemy poza czasem. Znaczy to, że nie tylko przyszłość, ale i przeszłość w stosunku do nas nie ma znaczenia przebiegu w czasie i przemijania. Dotyczy to wszystkiego, co nazywamy materią. Świat nasz ją niejako przenika, jesteś tam, gdzie pragniesz być i w tym czasie, w którym chcesz być, ponieważ dla nas on jest, a nie przeminął i zniknął. Dotyczy to również Ziemi, także cokolwiek zostało stworzone, w tym my możemy, jeżeli zechcemy, być i uczestniczyć w pełni wedle praw naszego świata, a świat duchowy, to wolność w miłości Stwórcy, jego wolność, w której z jego miłości uczestniczymy. Ta dana nam wolność zobowiązuje nas do szanowania jej we wszystkim, co nieustannie powstaje z jego woli, ponieważ Pan stwarza stale. Twórczość jest uzewnętrznianiem się jego darzącej, ojcowskiej miłości, a więc uczestniczymy, nie ingerując w zakresie cudzej wolności, w sferze materii takiej jak ziemska. Nie znaczy to jednak, że nie żyjemy pełnią twórczego istnienia w rzeczywistości naszej. O niej opowiedzieć się nie da. Tak jak gąsienica nie wyobrazi sobie szczęścia życia motyla, ale motyl może w każdej chwili być przy gąsienicy, istnieje w jej świecie, jest go świadomy, tyle że szerzej i głębiej, z pozycji większej wolności, większej percepcji wszystkich walorów świata niedostępnych dlań, gdy był gąsienicą. To bardzo ubogie porównanie. Dodaj sobie, że ów motyl żyje wiecznie, wciąż piękniejący i niczym niezagrożony, że dostępna jest mu cała ziemia obecna i przeszła. 66 Nurek 8.x.1980 mówi Bartek. Opytałaś artystów. Widzisz, każdy człowiek jest choćby w minimalnym stopniu twórcą, jak ojciec, Pan nasz jest stwórcą. Tu, w stanie ciągłego wzrastania, rozwoju rośnie też potrzeba twórczości. Przyjmujecie nieustannie nasze inspiracje we wszystkich gałęziach twórczości, a są one nikłym śladem ich autentycznej wspaniałości w naszym świecie. Kiedyś mówiłem ci, że zmysły to narzędzia służące do poruszania się, życia i pracy w środowisku ziemskim. Dawałem za przykład przebywanie pod wodą nurka, ale po wyjściu na ląd są one niepotrzebne, zawadzające. Naturalnym środowiskiem człowieka, do jakiego był on przeznaczony, jest Królestwo Boże, nasz świat, ale nie znaczy to, że człowiek zmienia się wchodząc tu, podobnie jak nurek jest tą samą osobą zdejmując skafander, a tylko zaczyna żyć normalnie, podczas gdy pod wodą poruszał się ociężale, mało wiedział, nic nie słyszał i był połączony przewodami, czyli ograniczony do małego terenu, małej głębokości i krótkiego czasu przebywania tam. Po wyjściu na ląd staje się wolny, swobodny, lekki, a świat przyjmuje bezpośrednio, a nie poprzez przyrządy. Zmysły potrzebne są ciału, temu ciężkiemu skafandrowi nurka. Tu wszystko chłoniemy sobą, ale wrażliwość na wszelakie piękno pozostaje, bo jest naszą cechą człowieczą. Ona wzrasta i piękno stokrotnieje, ale człowiek je nadal wysławia, z tym że wie, kto jest dawcą, i do niego odnosi swój zachwyt i wdzięczność. O naszym wyglądzie i życiu też ci opowiem, ale już nie dzisiaj. Chcę tylko, żebyś nie sądziła, że my się tu zmieniamy w jakieś punkty, kule, bryły geometryczne czy inne formy, jak to opisał Moody w swojej książce. To bzdura. Jesteśmy sobą, ale jest w nas, utajona na ziemi, chwała synów Bożych, piękno duchowe, odbity blask chwały Pana, w którą Chrystus swoją ofiarą nas przyoblekł, zbawiając i otwierając nam dom Ojca. Chwała Mu za to. Zachód słońca 15 lipca 1969 na urlopie, w lasach podziwiałam pogodny,
wspaniały zachód słońca i pomyślałam z żalem, że szkoda, że Bartek tego nie widzi. Wieczorem, kiedy wzięłam pióro do ręki, Bartek powiedział: o, współczujesz mi, że już nie mogę oglądać zachodów słońca. Tymczasem widzę je tak, jak i ty, tylko o wiele wspanialej. Nie jesteśmy pozbawieni niczego, co było dla nas pięknem, a przeciwnie, otacza nas ono, żyjemy w nim. Bóg jest stwórcą wszelkiego piękna. Jak mógłby je nam odjąć? On tylko poszerza je, a i my mamy o wiele większą wrażliwość odbierania. Słyszymy, czujemy, widzimy wprost, sobą, a nie poprzez zmysły. Nie jestem w mocy wytłumaczyć ci tego inaczej niż przez porównanie. Wyobraź sobie, że całe życie jesteś zamknięta w pokoju i masz kontakt ze światem wyłącznie przy pomocy telewizora, a z ludźmi przez, powiedzmy, wideotelefon, a potem nagle otwierają się drzwi i wychodzisz na świat, wchodzisz weń. Nie jesteś już oddzielona, ludzie są bliscy, jawni, odkryci, a całe piękno świata, dostępne. Jesteś tam, gdzie chcesz być, podziwiasz to, co chcesz podziwiać, odbierasz każde wzruszenie w pełni, uczestniczysz w nim, odczuwasz. Zrozum, że zmysły to są narzędzia. I to bardzo ograniczone, słabe w zasięgu. Właśnie tak jak obraz w telewizorze w porównaniu z byciem, uczestniczeniem w tym, co się ogląda. Jeżeli tyś widziała ten zachód słońca jako piękny, jest to tylko odbicie w twoich zmysłach prawdziwego zachodu słońca. Przecież barw jest więcej, skala, zmienność i blask ogromny, przejrzystość, przestrzeń i muzyka, bo każda barwa ma swój dźwięk, nie do odebrania przez was. To, co jest, tak jak wschody i zachody słońca, las, niebo, chmury, jest 67 tymi dla nas, tyle, że dla nas istnieje poza tym piękno większe i wspaniałość nieskończona. Ale też nikt nam nie odejmuje i tego ojczystego piękna, które kochaliśmy i kochamy nadal. Zrozum, Jego Królestwo, to nie oderwanie nas, pozbawienie, odebranie nam czegokolwiek, cośmy darzyli miłością, a co jest Jego tworem, bo On się z nami dzieli, udostępnia nam wszystko swoje. Kto wejdzie do Jego Królestwa, jest Synem Bożym, dziedzicem, współposiadaczem wszystkiego, co Jego, czyli bezgraniczności. Cokolwiek istnieje, jest tworem Jego miłości, Jego natury twórczej, rozwijającej, wciąż darzącej, uszczęśliwiającej, dającej. Bóg jest dawcą. Czy teraz rozumiesz proporcje naszych cierpień i wysiłków w stosunku do Jego miłości? Otrzymujesz wszystko, za nic, nieskończone szczęście. Za co? Właściwie za wszystko złe, obojętność, głupotę, lenistwo, upór, bo pomimo to, czym jesteś, On cię kocha. Bo Jego miłość jest ponad wszystkie nasze małe, bardzo małe i nędzne błędy. Jego miłość jest oceanem bez dna i granic, który pragnie przyjąć i otoczyć miłością swoją, dobrem, szczęściem wszystko, co biedne, samotne, nieszczęśliwe, co jeszcze nieobjęte. Tylko pragnienie, tylko wezwanie, tylko te trochę miłości, którą możemy dać my, wystarczy, by cała potęga nieba stanęła przy tobie. Naprawdę, taka miłość do takich tworów jak my jest niepojęta, jest tajemnicą Boga. Nie mam możliwości wyrazić jej ani nawet pojąć jej ogromu. Tu wszystko nas przerasta. Jezus nie potępia, nie gardzi, nie brzydzi się nas. 23 kwietnia 1969 mówi Bartek. O, jeżeli kocha się coś więcej niż siebie, aż do ofiary z życia, chociażby była dawana niechętnie, ze strachem zresztą w chwili śmierci nie zawsze można strach opanować, jest to jak gdyby szansą wejścia do Jego Królestwa. To znaczy Chrystus, widząc naszą miłość zwróconą ku innym, nie ku nam samym, nie chce pamiętać nam naszych nawet ciężkich win. Wita nas jak ojciec swoich prawych synów. Bo tak jest, że jeśli pokonamy swój egoizm, odsuniemy swoją wygodę, swoje dobro na rzecz dobra dla innych, szerszego, działamy już nie sami, a w imię Jego miłości, jesteśmy Jego ducha, jesteśmy Jego rzeczywistymi synami przyznającymi się do synostwa i świadczącymi o Ojcu. A On przyznaje się do nas.
I pamiętaj o tym, że On wychodzi naprzeciw, niesie nasz krzyż, uczestniczy, wspiera, dodaje sił. To się tu wie, ale naprawdę bez Jego obecności wielu z nas nie wytrwałoby, nie wytrzymało nacisku zła. Żebyście wiedzieli, dla ilu z was Jezus jest przyjacielem, towarzyszem prawie codziennym pracy, szczególnie w czasie prób. On chce być z wami. Słuchaj, to jest taka miłość, o jakiej nie mamy pojęcia. Taka czułość, wrażliwość, delikatność. On jest wszystkim, ojcem i matką, bratem i przyjacielem, kimś, kto cię zawsze zrozumie, zawsze usprawiedliwi, kocha pomimo wszystko, co by się zrobiła, i tylko współczuje. On nie potępia, nie gardzi, nie brzydzi się nas. Kocha tak, że ślepy jest na wszystkie nasze występki, odrzuca je. Poczuj się naprawdę Jego dzieckiem. Spróbuj, chciej. Nie bój się i nie wstydź, wzywaj Go nieustannie, radź się, proś, polecaj, chciej być z Nim, chciej kochać. Przyjmij jako pewnik, że jesteś kochana całkowicie i bezgranicznie, zawsze, stale jednakowo, nie że jesteś tego warta, ale że On inaczej nie umie. Kocha całym sobą, całą potęgą swojej miłości. Jest nią. Tego zrozumieć nie można, bo nasze możliwości kochania są prawie żadne, ale taka jest prawda. O ile mądrzej można by żyć, przyjmując ją. Za mało prosisz i inni też, za was, za nas, za nasze wspólne sprawy. Czemu tak mało myślisz o swoich znajomych paniach? Polecaj je częściej. O nie chcę być natrętna. 68. O napieraj się, dlaczego nie? W sprawach cudzych powinnaś być nachalna. Ja walczyłem o cudze sprawy, chętnie ci pomogę. Odwołuję się do Niego we wszystkim, ze wszystkimi sprawami, nie ma zbyt błahych lub głupich. Jeśli się komuś wierzy i ufa w pełni, zwraca się zawsze, w każdej sprawie. Widzisz, to jest jedyny sposób odpowiedzi na Jego miłość. Na inne nas nie stać, ale polegać na Nim, ufać Mu i prosić Go, możesz? O, a ty czy tak robiłeś? O, ja nie rozumiałem. Raniłem bezustannie i znieważałem Jego miłość z wątpieniem, odrzucaniem Jego pomocy, Jego ratunku, którym przecież byłaś i ty. Wszystkie Jego próby ocalenia mnie zmarnowałem. Uwierzyłem dopiero tu, widząc, wiedząc i rozumiejąc, jak to masz. Chrystus uratował mnie po prostu wbrew mnie samemu. Bo jeśli się Jego unika, znienawidzi się wreszcie i siebie, tak jak ja to zrobiłem. Proszę cię, to nie są morały. Chciej mnie zrozumieć. Tak pragnę, żebyś była szczęśliwa, żebyś nie straciła możliwości współdziałania z Nim, póki masz czas, żebyś wykorzystała wszystkie szanse, które On ci daje. Przyjmij je. Naprawdę mało osób może tak rozmawiać, jak my. Czyż mam nie wykorzystać takiej możliwości do pomożenia ci i... Proszę cię, uwierz mi. Daj sobą kierować, daj się prowadzić, pytaj i słuchaj. Po prostu pozwól się kochać. Wtedy będziesz mogła zrobić bez porównania więcej dla was i dla nas, a przecież chcesz tego? A Jemu się należy cała twoja miłość, całe serce, wszystkie myśli, tak jak ty masz Jego serce. Proszę cię o to dlatego, że uważam cię za przyjaciela. Życzę ci szczęścia. To jest nasza wspólna działalność w obrębie Kościoła Chrystusowego 19 października 1969 mówi Matka. O, jesteście w obrębie Kościoła Chrystusowego, tak jak i my zresztą, i mogę zapewnić, że nikt spoza Niego udziału w naszych kontaktach nie ma i mieć nie może. Są one z łaski i miłości Jezusa Chrystusa, którą On darzy nas i was, swoich, swoje dzieci okupione poprzez cierpienie i śmierć. To jest nasza wspólna działalność wewnątrz Kościoła Chrystusowego, jak w rodzinie, a dla dobra was i wszystkich innych, także spoza rodziny. Kościół Chrystusowy obejmuje Jego wieczyste Królestwo, zwane przez was Kościołem Triumfującym, i was, pokolenia obecnie żyjące, walczące o Jego prawa, a więc Kościół walczący. O, a czyściec? O, Kościół cierpiący obejmuje niezliczoną ilość osób, które w chwili śmierci nie miały szaty godowej, ale apelowały do Jego miłosierdzia. I które On przyjął, gdyż zawsze przyjmował,
przyjmuje i będzie przyjmował każdego, kto mu zawierzy, kto bronił jego praw lub starał się czynić dobro, niezależnie od tego, czy rozumiał, czemu to czyni i kogo broni. Nie ma ścisłej granicy oddzielającej nas od siebie już po śmierci ciała, poza życiem w materii, o ile Chrystus ogarnął nas swoją opieką. Jest oczyszczanie się, wzrost zrozumienia, poznania, dążenie do zadośćuczynienia, do zasłużenia na miłość, z jaką się człowiek po śmierci spotyka. W czyśćcu trwa cierpienie, żal i wstyd, ból zabijanej miłości własnej człowieka, ból rozpadającej się pychy, śmierć złudzeń o własnej wyolbrzymionej wielkości, ale jest nadzieja nieba, pewność przebaczenia i miłości Boga do cierpiącego, świadomość wielkości Jego miłosierdzia. Jest też możliwość pomagania wam. Chciałam jasno powiedzieć, że tylko i wyłącznie poprzez Boga, w Bogu i z Jego woli możliwa jest nasza współpraca, nigdy nie wykraczająca poza powszechnie znany dogmat świętych obcowania. Trochę dobrej woli wystarczyłoby, aby znaleźć tysiączne przykłady z życia w Kościele, a jeszcze przed założeniem Kościoła Chrystusowego, z życia osób chcących służyć Bogu, na przykład prorocy, Józef, Abraham. I to osób nie zawsze świętych, a w każdym razie w okresie życia za takie nieuznawanych Dawid, a tylko mających dobrą wolę służenia Bogu. 69. Braterstwo w Bogu. Rozwój wewnętrzny człowieka jest rozwojem w nim miłości Bożej, a więc rozwojem jego osobowości w obecności Bożej, jest zezwoleniem człowieka, aby w nim i poprzez niego działał Bóg, tak jak zechce sam. Jest to więc złożenie własnej woli w ręce przebite ręce Chrystusa, zaufanie za zaufanie, obdarzenie nas pełnią wolności, miłość za miłość, zakiełkowanie w nas ziarna złożonego w każdym z nas w chwili narodzin, początek rozwoju, wrastania w życie wieczne, które jest współżyciem z Bogiem. Tu, w wieczności każdy z nas współuczestniczy w życiu Boga, każdy indywidualnie współżyje z Nim, jak dziecko w domu Ojca, a ponieważ Ojciec jest jeden, wszyscy jesteśmy braćmi. Braterstwo w Bogu jest jedną z najcudowniejszych, najbardziej oszałamiających rzeczywistości w naszym życiu. 31 marca 1970, wtorek po Wielkanocy. Mówi matka. O, jesteś członkiem wspólnoty i nigdy nie będziesz wyłączona, nie będziesz osobno. Współżyjesz z innymi, a pracujesz dla nich z nami, dlatego trzeba, żebyś pamiętała o naszej wspólnocie, jednym, wielkim, wspaniałym, wieczystym, ponadczasowym, powszechnym i apostolskim, a więc aktywnym, promieniującym i rozrastającym się Kościele Chrystusowym, Jego dziele, Jego wspaniałej myśli o wspólnym działaniu Jego samego i nas wszystkich, od założenia Kościoła, którego upamiętnieniem jest to święto, aż po koniec istnienia ludzkości w jej obecnej formie. O, a co będzie potem? O, wtedy skończy się ta forma działalności Kościoła katolickiego, czyli powszechnego na ziemi, jaka jest dzisiaj, a więc apostolstwo i walka, pokonywanie przeciwności, ale nie skończy się jego królestwo. Stanie się tylko utrwaloną na wieczność potęgą braterskiej miłości, wspólnotą miłości, taką, jakiej Chrystus pragnął i jaką, sobą samym, swoją ofiarą, założył. Plany Boże nie mogą nie spełnić się. Mogą odpaść na własne nieszczęście poszczególne drobiny ludzkie, ale zawsze znajdą się inne gotowe do ofiar. I rozwój Kościoła Chrystusowego trwa, tak jak przypływ i odpływ morza, niezmiennie i wciąż z równą potęgą. Przecież jest żywiony jego energią, jego miłością. 25 października 1973, mówi Bartek. Opoznaję cały ziemski Kościół w jego rozwoju, bo to jest i mój Kościół, moja rodzina, rozumiesz mnie? O, jesteś teraz dumny z przynależności do Kościoła Chrystusowego? O, chcę być dumny i jestem. Przecież to jego plan, jego działanie, w który z miłości do nas wciągnął nas samych. Widzisz, uszanował naszą godność dzieci Bożych powołanych do bytu z miłości i pomimo koszmarnej po prostu nędzy, małości naszej, zaprosił nas do czynnego udziału w formowaniu swojego królestwa na ziemi. O, Królestwo Boże jest w niebie? O, tu, u nas, to jest jego dom, tu uczestniczymy w jego życiu, ale na ziemi możemy sami dobrowolnie dodawać coś od siebie,
aby powiększać wspólne dobro, aby własnymi uzdolnieniami coś ulepszać lub stwarzać na przykład dzieła sztuki. Całą umiejętnością Bożą jest to, że On się posługuje nami, takimi, jakimi jesteśmy, ze wszystkimi naszymi wadami i skazami. Jednym słowem z byle jakiego tworzywa, o ile ono tylko zapragnie, Chrystus buduje swoją budowlę. Czytaliście, że cała ziemia jest Jego kościołem, a Kościół, ten istniejący, jedynie ołtarzem w Jego gmachu. Zaplątałaś się w pojęciach o tym, co jest materią i czymś czasowym, a co duchowym i wiecznym? Widzisz, wyobraź sobie, że ludzkość jest jedną rodziną bardzo biedną, ciemną i słabą, a także uparcie trwającą przy swoich prawach, a uparcie odrzucającą, Boże, a więc dobrowolnie chorującą. Ludzkość, istoty duchowe otrzymały swój teren, podłoże materialne, na którym mają rosnąć i dojrzewać. Obdarzone zostały wolnością, ponieważ Bóg jest Bogiem wolnych. On też dał im ziemię, piękną, ogromną i rozmaitą w swoim bogactwie z rozrzutnością Pana 70 nieskończoności. Dał im też dar tworzenia, albowiem choć tak ułomni, są jednak Jego dziećmi na obraz i podobieństwo swoje nas ukształtował. Wszystko Bóg nam dał, teren, czas, wolność i całą swoją pomoc. Miłość Jego spowodowała, że wbrew naszej woli, jeszcze jako całej rodziny ludzkiej, ale za zgodą jedynej istoty ludzkiej prawdziwie wolnej, Maryi, litując się nad naszym błądzeniem i tęsknotą, ofiarował się nam sam. I odtąd tu mamy kierunek. Kościół Chrystusowy jest matką naszą, przewodnikiem i nauczycielem, ponieważ jest w nim żywy Pan. Ale On jest również władcą Królestwa Niebieskiego, duch, duchowego, wieczne, wiecznego. Jego Kościołem spełnionym, triumfującym, jesteśmy my, dlatego tylko, że On aż tak nas pokochał. Nauczył nas prosić, przyjdź Królestwo Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Teraz wyobraź sobie tak, to co nieśmiertelne i niewidzialne rozwija się przez wieki pracą fizyczną w materii, acz nie dla materii wykonywaną przez istoty przemijające w szeregu pokoleń, z których każde coś od siebie dobudowuje. Wyobraź sobie gmach katedry tak wielki, że buduje się go już 2000 lat. Mrowie robotników się roi, każdy coś tam dłubie, jakiś malutki szczegół, często nie zdając sobie sprawy z tego, gdzie i do czego on będzie służyć. Cała budowla pokryta jest tak gęsto siecią rusztowań, że nikt jej kształtu nie odgadnie. Nie zmienia się tylko architekt. On rozdaje robotę i wskazuje miejsce pracy, każdemu według uzdolnień. Ale czyż architekt, który wie czego pragnie i zna przyszły kształt budynku, może każdemu z dniówkowych robotników tłumaczyć całość budowy? Trzeba zaufać temu, który plany stworzył, tym bardziej, że dla nas buduje. On ma królewski dom. Teraz zrozum, przyjdzie czas, kiedy rusztowania spłoną, opadną i ujawni się całe piękno katedry, ona sama, a nie jej przyobleczenie. Będzie ziemia nowa, przemieniona, przesycona duchem, wieczna już, gotowy dom ludzkości ofiarowany Bogu. Jeszcze coś, każdy robotnik będzie sam cegłą w tej budowli. Jesteśmy istotami duchowymi, wiecznymi, ale jesteśmy związani z ziemią, ponieważ kochamy się. Ludzkość jest rodziną. Póki tu u was męczą się i cierpią ludzie, my jesteśmy z wami, pomagamy, podtrzymujemy i działamy z nimi w nim. Ale przyjdzie dzień, kiedy Jego Królestwo dopełni się. Opadną rusztowania. Jeszcze nie teraz. Jeszcze Bóg was ratuje, a my z Nim. Jeszcze jest szansa na odrodzenie ludzkości. Pomyśl, my tu widzimy naszą budowlę już bez rusztowań, taką, jaką ma być, aczkolwiek nieskończoną jeszcze. O a kiedy będzie gotowa? O czyż może nas interesować czas potrzebny na skończenie? Ważne jest tylko dokonanie dzieła, dzieła zbawienia nas, ludzkości, dzieła zgromadzenia owczarni pod berłem jednego pasterza. On wie kiedy. My widzimy piękno, ogrom, majestat Jego planów i z Jego miłości uczestniczymy w nich. Jeden jest Kościół, święty, bo Jego, Chrystusowy Kościół powszechny, jeden dom ludzkości, jedna ludzkość i jeden Ojciec.
Bóg w Trójce Świętej 14 maja 1973 mówi ojciec Ludwik. Posłuchaj uważnie. Tłumaczę to tobie po to, abyś zrozumiała, czym jest miłość. Każda miłość jest energią udzielającą się, dążącą do wypełnienia próżni. Jest to energia duchowa, a więc udziela się bytom duchowym i jest przez nie przyjmowana aż do granic możliwości wchłonięcia jej, różnej dla każdego z nieprzeliczonej mnogości rodzajów bytów duchowych. Dawcą 71 jest tylko jeden Bóg. Wszystkie inne byty zrodzone zostały przez Niego, z miłości, gdyż miłość pragnie mnożyć szczęście, uszczęśliwiać w człowieku wyraża się poprzez każdą działalność twórczą. Bóg jest istotą miłości. On jest tym, który jest, a wszystko z Niego powstało. Jest jeden Bóg, ale w trzech osobach, bowiem miłość w Trójcy Świętej jest wymianą energii wypełniającej trzy osoby Trójcy. Możesz sobie wyobrazić nieustanne krążenie energii o nieskończonej mocy i potędze? Jest to miłość zespalająca Ojca z Synem i Duchem Świętym. Nic więcej nie mogłabyś zrozumieć. I nikt z ludzi nie może objąć spraw dziejących się w wymiarach, wobec których jesteśmy tylko pojedynczymi atomami. Dlatego trzeba przyjąć dogmat o istnieniu Boga w Trójce Jedynego jako tajemnicę miłości Bożej w jej pełni. Wobec tej pełni miłości, w której jest Trójca Święta udzielająca się sobie, nie jest potrzebny Bogu żaden wszechświat, nikt i nic, gdyż nic powiększyć nie zdoła istniejącej w Bogu miłości ani też jej ująć. Dlatego też przyjmować należy z wdzięcznością i podziwem tajemnicę miłości Boga do nas, zrodzenie nas i wszystkich innych bytów powołanych do miłości, gdyż powstałych z miłości bezinteresownej, wielkodusznej i nieskończenie wspaniałomyślnej. W powołaniu nas do istnienia wyraża się dobroć i miłosierdzie miłości Bożej, jej ojcowski charakter. Widzisz? Wszystkie słowa są za małe i prawie nic nie znaczą wobec prawdy. Świadczą jedynie o tym, że prawda istnieje w swojej pełni, tajemniczej dla nas, bo nie dającej się objąć ani zmierzyć. Trzeba przyjąć, że istnieją wielkości dla nas niepojęte, a cokolwiek dotyczy tajemnicy miłości obejmującej Trójcę Świętą, a także miłości Boga powołującej z niebytu istoty duchowe, rozumne i świadome siebie po to, aby mogły być nasycone miłością i stały się same jej dawcami w mierze dla nich dostępnej. To wszystko należy do zakresu wielkości, w których my się mieścimy, ale których nigdy nie posiądziemy. Trzeba je przyjmować w świadomości i ich zawrotnej głębi i mądrości. Pewność, że Bóg nas kocha. 24 lutego 1972 odpowiada ojciec Ludwik na moją prośbę o pomoc w napisaniu o śmierci Chrystusa Pana na podstawie obrazów religijnych. O, chcesz, żebym powiedział ci coś o drodze krzyżowej i śmierci Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale pozostawiasz mi bardzo mało czasu. Cóż więc mam ci wytłumaczyć? Oba obrazy widziałem, oba są jakąś sumą przeżyć, a nie sceną realistyczną, mimo że bardzo realistycznie malowaną. Miłość, która łączyła Jezusa Chrystusa z Matką, była tak silna, że można mówić o współodkupieniu, o przeżyciu przez Matkę Bożą takiej męki, która jest porównywalna z męczeńską śmiercią Jezusa. Ale Maryja była człowiekiem, podczas gdy ofiara naszego Pana była ofiarowaniem się za ludzi, Boga, który po to stał się człowiekiem, ażeby stać się jednym z nas, naszym bratem, bliskim każdemu, kto jest otwarty na prawdę. To znaczy, że każdy człowiek etyczny, wrażliwy i umiejący odróżnić dobro od zła, czytając Ewangelię dochodzi do tego samego wniosku bez względu na rasę, wiek, wykształcenie, religię, epokę, w której żyje, że Chrystus Pan dawał nam prawdę, a czynił dobro, że był człowiekiem nieskazitelnie prawym, czystym i mądrym, a dla potwierdzenia swoich słów dał życie. Czyli Jego śmierć jest świadectwem prawdy Jego słów. Przez takie poświadczenie każde słowo Ewangelii nabiera blasku prawdy. A słowa Jezusa mówią nam, że jam jest początek, wy jesteście z niskości, a ja z wysokości, wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata, jam jest światłość świata, jam jest chleb żywy, który z nieba zstąpił, ale to jest wolą Ojca, który mnie posłał, abym nic nie stracił z tego, co mi dał,
ale żebym to wskrzesił w dzień ostateczny. To, co Bóg dał Synowi, to ludzkość, my, bo tylko to, co duchowe, skupia uwagę ducha, a więc nieśmiertelne, posiadające podobieństwo do swego Stwórcy, to tylko jest istotne i od rozwoju tego podobieństwa w nas zależy nasze szczęście w wieczności. Ale ta 72 ludzkość była taka ciemna, biedna, błądząca, że król postanowił zmieszać się z poddanymi, ażeby go poznali. O po czym możemy poznać Boga? O po sile Jego miłości. O jak to rozumieć? O świat duchowy jest ogromny, ale i on został wyłoniony z miłości. Miłość jest przyczyną stwórczą. Miłość stoi u początku wszystkiego. Dlatego tam, gdzie przejawia się miłość, jest na pewno zawsze działanie Boga. Jezus Chrystus zezwolił na najstraszliwszą, haniebną śmierć, ażeby stała się świadectwem prawdy Jego słów. A więc przejawiła się nam miłość w kształcie najczystszym, bezinteresowna, całkowita, aż do zatracenia siebie. Jego miłość była tak niecierpliwa, że zeszedł do swoich, gdy świat był jeszcze nieprzygotowany, gdy tylko jedna kobieta zgodziła się zaufać Bogu, gdy kilkunastu ludzi zdolnych było pokochać Jezusa i uznać Go nauczycielem. O, czy dziś jesteśmy już przygotowani? O, sądzę, że i dziś byłoby za wcześnie z ludzkiego punktu widzenia. Ale Jezus Chrystus przyszedł nie na przygotowany świat, ale aby świat przygotować. I dzięki Jego świadectwu obraz ludzkości jest jednak optymistyczny. Istnieje potężny Kościół powszechny, którego oddziaływanie będzie coraz bardziej odciskać się na kształcie ludzkości. Istnieje dla was sens życia, cel i nadzieja, a przede wszystkim zaszczepiona została ludzkości miłość jako konkret, sposób działania jednych na drugich, i tam, gdzie działa, tworzy cuda. Ale pamiętaj, że u podstawy leży pewność, że Bóg nas kocha, a to objawił nam Chrystus sobą, swoją śmiercią. Przeczytaj jeszcze raz Dzieje Apostolskie od początku, bo to, co zaszło po śmierci Jezusa Chrystusa, zaprzecza ludzkiej logice. Już nie na Nim, a na Jego słowach opierali się pierwsi chrześcijanie, na słowach potwierdzonych świadectwem śmierci i zmartwychwstania. Chrystus umiera za każdego z was 14 kwietnia 1974 niedziela wielkanocna. Mówi ojciec Ludwik. O dzisiaj w tym wielkim dniu chciałbym z tobą rozmawiać o sprawach Bożych. Mogę i pragnę przekazać wam prawdę tego dnia. Trwa on wiecznie. Nie pamiątkę obchodzimy, a przeżywamy ukrzyżowanie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana naszego, takie, jakie było, jest i trwać będzie. Kiedy jest mowa o życiu ziemskim Chrystusa Pana, to, co dotyczy Jego, dotyczy Boga człowieka, co ludzkie, rozgrywa się w czasie, co Boże, w wieczności, poza czasem, który ma sens jedynie w zastosowaniu do przedmiotów przemijających, podlegających biologicznej cykliczności rodzenia się, wzrostu i umierania. Sama rozumiesz, że Bóg istnieje w wieczności. Działanie Boga, który tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby świat zbawił, to działanie, aktywność miłości istnieje, i ono zbawiało, zbawia i zbawiać będzie ludzkość do końca jej istnienia, a więc do końca potrzeby zbawiania, które jest namaszczeniem każdego z nas krwią Chrystusową, przyznaniem Mu, poprzez wspólnotę ze Zbawicielem, Jego uprawnień, synostwa Bożego, prawa do współżycia z Bogiem we wspólnocie miłości. A kiedy powstanie jedna owczarnia i jeden pasterz, też trwać będzie jego ofiara przemieniona w chwałę. Zrozum, że nikt z nas nie jest i nie będzie nigdy godzien wejść do Królestwa Bożego, sam. Król nas zaprasza i wzywa do siebie z miłości do nas. Tajemnica miłości Boga do człowieka jest najbardziej zdumiewającą i najgłębszą z tajemnic. Drzwi Królestwa swego on sam otworzył nam z wielkodusznością i wspaniałą hojnością, wedle własnej natury Bożej, z nieprzebranego i bezgranicznego miłosierdzia. Otworzył nam swój dom własną śmiercią poniesioną wśród nas i przez nas. Ten akt miłości nieskończonej czcimy i przeżywamy w całej pełni świadomości, a wy 73 powinniście w tym uczestniczyć, ponieważ póki żyjecie, Chrystus umiera za każdego z was. Chodzi o to, aby jego męka i śmierć nie były daremne. Pamiętajcie,
że tylko wy możecie to sprawić własną złą wolą, świadomą i wrogą Panu. Nic i nigdy nie pokona piętna Jego krwi, którą zostaliście namaszczeni, tylko wy sami, gdy pogardzicie miłością, odsuniecie ją na ubocze waszego życia, staniecie się obojętni na poświęcenie, na Jego mękę i zignorujecie tę ofiarę, która trwa, za was i dla was, wybierając nędzne gliniane bożki szczęścia ciała i zaszczytów umysłu. Tak łatwo jest kochać i współpracować z tym, którego się kocha, tak łatwo jest też ranić Jego miłość. Proszę was, myślcie o tym, myślcie więcej o tych obojętnych, którzy zapomnieli o cenie, jaką za nich zapłacono. Pogardzanie ofiarą Boga obciąża gardzącego wedle wielkości ofiary, i chociaż Bóg sam lituje się nad naszą głupotą i gotów jest przebaczyć zawsze i wszystko, to jednak pozostanie na nas wieczna plama hańby i wstydu, skaza naszego sumienia, gorzka świadomość ducha, który nie będzie mógł zapomnieć o sponiewieraniu Boga w sobie. Współczujcie ludzkiej nędzy i proście o miłosierdzie, o światło, o obudzenie się sumienia w tych, którzy je sami uśpili. Mówiliście dzisiaj o ludziach, którzy wybrali mamonę lub posługują się Bogiem dla własnych celów, módlcie się za nich, proście o czas na żal za grzechy, o świadomość swoich win w chwili śmierci. Starajcie się o nich, jak możecie. Tyle jest teraz na świecie winy. Świat zdradził swego Boga, jedyne zbawienie. Skąd będzie czerpał nadzieję w cierpieniu i lęku? Jak odnajdzie drogę ku niemu w tak krótkim czasie, jaki pozostanie pomiędzy zagrożeniem a śmiercią? A przecież czeka to miliony ludzi. Chrystus nie dał mi zginąć 25 czerwca 1974 mówi Bartek. O niebo to stan nieskończonego szczęścia w pełnym zjednoczeniu z Bogiem, to życie w życiu Bożym, udział w Nim, aktywny, świadomy, niezmiernie nasycony, bogaty. To wymiana miłości, która ze strony człowieka ma możliwość wzrostu nieskończonego. W niebie jest tylko kierunek dośrodkowy, ku niemu, w pełni świadomości, z pełnią pragnienia. Niebo to nie bramy ani forteca. To my jesteśmy fortecami. Każdy, sobie. To od nas zależy otwarcie bram, zburzenie murów, którymi oddzieliliśmy się. Jeśli już na ziemi zrobimy to, zwalimy przeszkodę, która nie pozwala Bogu zbliżyć się do nas, wówczas On może nas kochać tak jak sam tego pragnie, a jeśli da się Bogu tę możność, o resztę już można być spokojnym. Masz we mnie przykład, ja tak śmiertelnie broniłem się przed miłością Chrystusa, a jednak On znalazł do mnie drogę i nie dał mi zginąć. Chrystus obronił mnie przede mną samym, bo głupota ludzka naprawdę jest nieskończona. Tak broni wszystkich, kogo tylko może. A kto jest uratowany, ten jest Jego, a więc jest u Niego. Nasz Pan już nigdy nikogo ze swych ramion nie odda. W Jego rękach dojrzewamy do współżycia z Nim, ten stan nazywamy czyśćcem. Czyściec wszechświat to Boży dom. Nieskończone jest Jego królestwo, bez przestrzeni i czasu, bez śmierci, bólu i trwogi, ale każdy z nas wnosi tu siebie, i ile jeszcze jest w nas niedoskonałości, tyle może być cierpienia. Tylko jest to cierpienie wewnętrzne, nasze własne, a nie płynące z zewnątrz. Tu nikt nikomu bólu zabrać nie może, ale boli nas nasza niedoskonałość. Przede wszystkim bolesne jest zmarnowanie szans, które każdy z nas otrzymał do wykorzystania, jak gdyby do rozliczenia się, ale przecież naprawdę po to, aby przynieść Mu sobą chwałę, według swoich możliwości. 74 Ludzkość obecnie jesteśmy jak pojedyncze nuty nieskończonej pieśni, w której każdy instrument jest innym zespołem, narodem, miastem, zakonem, związkiem i każdy śpiewa we właściwym czasie własny wątek. Ten hymn ku chwale miłości Pana do nas i Jego miłosierdzia powinien być nieskazitelnie harmonijny, cudownie czysty, potężnie brzmiący, taki, na jaki Bóg zasługuje. A tymczasem to, co teraz ludzkość wygrywa, jest przerażające. Jedne nuty są głuche, inne fałszywe, całe instrumenty fałszują. Tak mówiąc między nami, czyli gdybyśmy dalej opierali się na przenośni, to głos ludzkości obecnie jest przerażającym wyciem, i to wyciem trwogi i przerażenia, jak głos syreny samochodów gestapo. To,
co ludzkość przejawia w naszym świecie, jest przeczuciem katastrofy, krzykiem lęku, grozy, bólu i obrzydzenia. Ludzkość jako całość jest jak człowiek zgangrenowany, czuje, że gnije, cierpi i miota się szukając ratunku, tyle że nie u Boga, a wprost przeciwnie. To jak granat przed wybuchem, wre, syczy, i nie ma odwrotu. Gdyby nie miłosierdzie Boga, Jego cierpliwa i wyrozumiała miłość, Jego współczucie dla tej części ludzkości, która cierpi wraz z Nim, która kocha i przebłaguje, nie byłoby ratunku. Tylko, widzisz, On zna całość, całą ludzką rodzinę, tę teraz żyjącą i nas. A my też prosimy. Gdyby nie miłość tak silnie łącząca Boga z nami wszystkimi, ludzkość nie istniałaby już obecnie, czyli nie miałaby przyszłości. Królestwo Jego ograniczyłoby się, a plany Boże zamyślone dla nas ludzkości obecnie żyjącej i przyszłej byłyby przekreślone przez naszą złą wolę. Jakim nieskończonym cudem jest miłość Boga do nas? Oddzielę miłosierdzia 5.i.1976 mówi ojciec Ludwik. Otowarzyszyłem Ci przy czytaniu na temat siostry Faustyny i jej objawień. Możesz być pewna, że dzieło miłosierdzia jest pośrodku działań Bożych dla ludzkości, nic innego jej nie chroni i nie uratuje, ponieważ tylko miłosierdzie może zmazać zło, w jakim pogrążone jest w większości, z własnej i nieprzymuszonej woli. Ludzkość jako taka obecnie nie zasługuje na nie, ale widzisz, Chrystus Pan kocha nas w sposób niepojęty, pomimo wszystko, wbrew sprawiedliwości, ponieważ jest nieskończenie wyrozumiały i usprawiedliwiający, a kiedy już niczego usprawiedliwić nie może, staje pomiędzy nami a Ojcem, osłaniając nas swoją męką, krwią i ranami. Święto Miłosierdzia będzie wielkim dniem dla całej ludzkości, ale wówczas dopiero, gdy zrozumie ona, że została uratowana, a nie że się uratowała, bo wbrew sobie, wyłącznie dzięki łasce Chrystusa. Wszyscy, którzy już rozumieją Jego nieskończone miłosierdzie, powinni na Nim się opierać, o nie apelować, z Nim współpracować. Nie ma służby gorętszej niż ta, gdzie współpracujemy z Chrystusem miłującym nas, nie władcą, nie sędzią, nie królem, a miłującym nas najbliższym, najbardziej kochającym nas przyjacielem, tym, który nas kocha jak dzieci własne, jak swoją bezcenną własność kupioną własnym życiem. Widzisz, nie mam możliwości wyrazić potęgi ani ognia Jego miłości. Nie da się tego przełożyć na język ludzki. Jedno Ci powiem, cokolwiek zrobisz, niezależnie od tego, czy Ci się uda, czy też nie, masz Jego miłość i pomoc, niedługo bowiem nic nie będzie tak ważne, jak zrozumienie tego, że Bóg nas kocha miłością swojej miary. I nie może zginąć nikt, kto tej miłości zaufa. Syn marnotrawny nie spodziewa się przebaczenia, ponieważ Ojca sądzi swoją miarką sprawiedliwości, i będąc grzeszny, trwa w odosobnieniu swojej nieufności, raniąc miłość Jego boleśniej wtedy, niż przedtem, grzesząc. Miłość bowiem nie jest atrybutem, jest istotą, duchową tkanką, naturą Boga. Jeżeli Bóg nie jest dla 75 nas bezgraniczną płomienną miłością, to znaczy, że czcimy bożki i wyznajemy pogaństwo pełne okrutnych, mściwych potęg stworzonych na naszą miarę przez naszą marną, ograniczoną wyobraźnię. Centrum chrześcijaństwa stanowi Chrystus Pan, a Jego sercem jest miłosierdzie, które skłoniło Go ku ludzkiej słabości i niedoli. Tylko ktoś nieskończenie wielki, nie mający granic swej szczodrobliwości, wyrozumiałości i dobroci, może być miłosiernym bez miary. Mówiłem Ci, że w miłości pełnej miłosierdzia objawia się ludzkości prawda o niepojętej dla nas naturze Boga. W Jego świecie nie ma wielkości, odległości i wymiarów, przydatnych nam, i dlatego nie da się przekazać skali porównawczej Jego nieograniczoności wobec ograniczoności naszej. Jedno tylko musisz pamiętać, z Niego jesteśmy, cała ludzkość jest Jego dzieckiem i Jego ramiona nas obejmują. Nie ma niczego poza Bogiem. Wszystko, co jest, istnieje w Nim. Jesteśmy dziećmi Bożymi. 31 marca 1977 mówi Bartek. O, zaufaj Bogu i mów Mu o swoich obawach, odwołując się do Niego i prosząc Go, aby wziął Twoje sprawy w swoje ręce.
Nie masz pojęcia, jak go ucieszysz. To taka radość wiedzieć, że ktoś ci ufa. Pomyślałam, jakie to ludzkie. Oto nie Bóg jest ludzki, to my jesteśmy Boży. Jesteśmy rzeczywiście Jego dziećmi. Nosimy w sobie iskrę Jego miłości, dobroci, miłosierdzia, pragnienia darzenia, udzielania się, bycia pomocnymi innym. To przecież Jego dary, bo my z Jego natury zostaliśmy stworzeni. Dlatego poza Nim nie znajdziemy szczęścia ani spokoju. Bóg jest Panem Wolnych. 20 marca 1977. O Pan mówi tak prosto, tak łaskawie i serdecznie. Niczego poza skruchą i miłością nie żądając, obiecuje wszystko, na wieczność. Jeden akt miłości, uznania go Bogiem i żalu, że się tego nie rozumiało wcześniej, za wieczne szczęście. Taki właśnie jest Bóg. Nieskończona, darząca miłość, łagnąca tylko naszej dobrej woli pokochania Go, bez której nie możemy wejść do Jego domu. Bóg jest Panem wolnych i aby nas uratować, potrzebne Mu nasze zezwolenie, ponieważ nie odbierze nam nigdy wolności, którą nas obdarował. Bóg nie zwraca uwagi na wiek człowieka. 27 marca 1977 mówi ojciec Ludwik. Osłyszałem, co mówiłaś o tym. Myślałam o tym, że każdy z nas ma swoją indywidualną, inną niż wszystkie znane ci, drogę do Boga. I dodałaś, że osobiście wolałabyś inną niż twoja własna historię życia, że wolałabyś, aby to wszystko zaczęło się w twojej młodości. Widzisz, Bóg w ogóle nie zwraca uwagi na wiek człowieka, choć zna jego stan fizyczny i możliwości, ponieważ Bóg widzi nas, duchy, nigdy nie starzejących się. My dla Niego jesteśmy zawsze Jego dziećmi. Przecież wiesz, że przemijaniu podlega to, co podlega prawom fizycznym, popularnie określamy to jako materię. Świat duchowy jest ponad i oczywiście poza, albo podkreślam, ponad prawami fizycznymi, istnieje w innych kategoriach, bez porównania szerzej, wspanialej, poza czasem rozumianym jako przemijanie, starzenie się, śmierć. Tu istnieje młodość stała, a młodość to radość, przyjaźń, bezinteresowność, entuzjazm, pragnienie dzielenia się wszystkim, to miłość i 76 czystość pragnień, braterstwo, otwartość, szczerość, zachwyt, wdzięczność, słowem to, co na ziemi uważamy za atrybuty młodości, tu jest atmosferą, w której żyjemy. Ale posiadamy też cechy dojrzałości czy mądrej starości. A więc mądrość, wyrozumiałość, spokój, łagodność, przenikliwość widzenia i tak dalej. Zastanawiam się właśnie, jak niewiele one znaczą w ziemskim rozumieniu tych pojęć, bo tu jesteśmy prześwietleni Jego miłością, mądrością i pokojem, żyjemy Jego życiem, w Jego radości, zawsze młodzi. Długość życia, wiek, którego dożywa się na ziemi, nie ma dla Boga żadnego znaczenia. Znaczenie ma tylko nasz rozwój, przebiegający u każdego z różną, właściwą mu szybkością. Długością życia dysponuje Pan tak, aby każdy mógł osiągnąć dostępną mu pełnię. On wybiera nam czas śmierci, gdy dojrzewamy. O, wydaje mi się, że rzadko kto jest dojrzały, to znaczy święty, w chwili śmierci. O, jeśli nawet tak jest, to na pewno Bóg wybierze moment śmierci dla danego człowieka najlepszy. Dotyczy to każdego, chociaż czasem wydaje się to nieprawdopodobne. O darze Ducha Świętego. 18 marca 1977 mówi ojciec Ludwik. Otrzymuje Ducha Świętego ten, kto pragnie służyć Bogu, kochać Go bardziej i skuteczniej pracować dla Niego, kto zdecydowany jest być Mu posłusznym, nawet gdyby to burzyło wszystkie Jego osobiste plany czy perspektywy szczęścia ludzkiego. Bóg musi mieć w człowieku wolność działania dla przygotowania go do Królestwa Bożego, a także po to, aby mógł on być rzeczywiście pożyteczny swoim bliźnim. O oddaniu się Panu. 14 maja 1978 Święto Zesłania Ducha Świętego. Mówi ojciec Ludwik. Ocieszę się, że odwołujesz się do pomocy Ducha Prawdy i Miłości, naszego przewodnika i nauczyciela. Powinna się zawsze tak postępować, aby on miał wolność działania w tobie i mógł kierować twoją pracą. Co do Elizy, otóż trzeba coś wybrać. Ona stoi wciąż na rozstajnych drogach i dlatego pełna jest niepokoju.
Z jednej strony oddaje się Panu całkowicie, z drugiej dodaje. Pod warunkiem, że Bóg spełni moje życzenia, a ja chcę mieć to i to. Czyli w ogóle nie liczy się z planami Bożymi co do niej. Skutkiem tego braku szczerego i bezwarunkowego oddania się jest zawieszenie w próżni, niepokój sumienia, rozdwojenie pomiędzy miłością siebie a Boga. Bóg nie żąda od nikogo, aby mu się oddał, pragnie bowiem od nas tylko bezinteresownej miłości, to ona dopiero kieruje nas ku niemu. Miłość prawdziwa zawsze dąży do swego źródła. Jednak Eliza wchodząc dobrowolnie do ruchu odnowy okazywała, że chce być z Bogiem. I Pan pragnie przyjść jej z pomocą, wylać na nią swoją łaskę i moc, uszczęśliwić ją, o ile ona zdecyduje się zawierzyć mu. Wytłumacz jej, jakim nonsensem jest kochać kogoś, komu się jednocześnie nie ufa i od kogo człowiek spodziewa się cierpienia i krzywdy. Jak można taką osobę w ogóle wybierać jako cel swojej miłości? Służyć złemu i mściwemu Bogu. To służyć szatanowi. 77 Jest to jednocześnie głupotą i obrazą największej miłości, największą, jaką może wyrządzić Bogu jego stworzenie powstałe z miłości Stwórcy do niego i stworzone po to, aby cieszyć się mogło miłością Pana na wieczność? On tak nas kocha, że nasze obrazy nie dotykają go, lecz zasmucają, ponieważ ten, kto poniósł za Elizę straszliwą śmierć, kocha ją na swoją miarę i boleje, że nie może jej uszczęśliwić już, teraz, co byłoby możliwe, gdyby mu zaufała. Boga można zranić odmawiając przyjęcia jego miłości 6.x.1978 mówi ojciec Ludwik. O musisz wiedzieć, że Pan pragnie udzielać się wam, być z wami, słuchać was, wejść w wasze życie nie w przenośni, ale prawdziwie. Kto kocha, ten interesuje się wszystkim, co dotyczy osoby kochanej. Dlatego zapraszaj Pana stale do siebie w każdym momencie życia i wiedz, że On pragnie być u ciebie ciągle, zawsze, wiecznie. Tego nie sposób zrozumieć, to trzeba przyjąć, gdyż miłość Boża jest inna niż nasza. Jest stała, wierna, wieczysta, nie 2 razy czy 20, czy 2 miliony razy mocniejsza niż ludzka, lecz czysta, bezinteresowna, zwrócona tak całkowicie ku swoim stworzeniom, że nie ma w niej miejsca na miłość własną, w ludzkim rozumieniu tego słowa. Bóg się udziela, promieniuje miłością tak, jak słońce świeci, ze swej natury po prostu. On nie może nie kochać, ponieważ jest źródłem miłości, istotą miłości, która się z niego wylewa nieskończonym potokiem. Dlatego Boga można zranić, zadać mu ból, odmawiając przyjęcia jego miłości, wtedy kiedy jest nam ona konieczna do życia, a niezbędna w jego królestwie. Bóg to wie, wy zaś, niczego nie rozumiejąc, pędzicie do zguby dusz waszych na oślep, bezmyślnie lub kierowani przez szatana swoimi wadami, dumni ze swej wolności, która jest iluzją, kiedy bowiem nie przebywacie z Bogiem, macie innych gości, którzy gospodarzą w was, z zapałem niszcząc i demolując wasze wnętrze. Człowiek nie może żyć w pustce. Tam, gdzie jest brak miłości, wchodzi szatan i ściele sobie gniazdo, każda zaś miłość poza własną jest wezwaniem, bo szukaniem Boga. Człowiek jest stworzony do życia w miłości ze swym Stwórcą i będzie jej szukał zawsze. Niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Panu Święty Augustyn, tak jest. Bo tylko on nic mniejszego potrafi zaspokoić głód miłości człowieka. Człowiek jest bytem duchowym nieśmiertelnym, przeznaczonym do istnienia w atmosferze miłości, w wieczności, tak jak ciało człowieka przeznaczone zostało do życia w atmosferze, gdzie jest tlen, i bez niego zginie. Tak też giną ludzie, którzy chcą się obyć bez miłości, usychają, więdną, degenerują się, a Chrystus, który ich sobą odkupił, widzi to i nic nie może poradzić na ludzkie nie, bez naszej woli nie może nas zbawić z. Krasiński psalm dobrej woli. Tak więc największą radością, jaką możesz sprawić Bogu, jest powrót do Jego miłości, zawierzenie Mu. Wtedy będziesz już absolutnie bezpieczna, kiedy pozwolisz się kochać, poddasz się Jego miłości, która pragnie Cię osłonić, strzec, uchować od złego. Więc daj się kochać, dziękuj Panu za Jego miłość, zawsze i gorąco.
Chrystus Król 26 listopada 1978 uroczystość Chrystusa Króla. Mówi ojciec Ludwik. O jego dziećmi jesteśmy wszyscy bez wyjątku, lecz odpowie na wezwanie ten, który go swoim królem uznaje. Widzisz, władza Pana naszego jest tam, gdzie się ją chce przyjmować, a jest to władza radości i wolności ducha, bo cóż innego może nam dać Pan nasz, jak nie to, czym sam jest, pełnią miłości, szczęścia i swobodnej radości wiecznie młodego jego królestwa. 78. Kto przyjmuje władzę Pana, uwolniony zostaje od wszelkich władz i zależności ziemskich, od władzy szatana i sług jego. Dla dobrowolnych poddanych Pana naszego nie istnieje już żadne zagrożenie na ziemi. Rozumieli to dobrze pierwsi chrześcijanie, męczennicy i ci, którzy całkowicie jemu się oddali. Ten, którego królem jest Chrystus Pan, jest absolutnie niezależny, wolny w każdych okolicznościach, ponieważ to Pan sam walczy za niego, Pan, który broni swej własności swoją niezmierzoną mocą, i nigdy z obrony powierzającego mu się człowieka nie zrezygnuje. Oddaj się dzisiaj Chrystusowi Królowi, a także bliskich, nasz naród i cały świat. Prosi o nawrócenie narodów innych wyznań i nieznających go jeszcze. O aniołach 20 sierpnia 1973 mówi ojciec Ludwik. O, chciałaś napisać o aniołach. Pomogę ci w tym. Posłuchaj. Bóg stworzył niesłychanie wielką liczbę bytów duchowych, które pozostają połączone z nim miłością, i o tych mówimy myśląc o aniołach. Ich świadomość poznawcza nieskończenie przewyższa naszą, gdyż pozostaje nieskażona grzechem, to jest istnieją wedle myśli Bożej zamierzonej dla nich, w zgodzie z nią. Nie możemy mieć jasnego pojęcia o istnieniu bytów różniących się naturą swą od natury ludzkiej, dlatego wszelkie wyobrażenia w tej materii są nieścisłe, a ponieważ człowiek nie może myśleć bez wyobrażeń, dlatego tworzy wyobrażenia osób wedle skali porównawczej ludzkiej i tylko w jej granicach. Są one z natury swej bardzo odległe od rzeczywistości, gdyż najświętszy człowiek również nie jest bliski aniołom, nie jest im podobny poza jedną cechą, kochania Boga z całej pełni i wszystkich mocy swej natury. Dlatego rozpatrując nasze zagadnienie powinniśmy się oprzeć na zrozumieniu, że oprócz ludzkości istnieje nieskończona liczba bytów innych, w tym byty duchowe czyste, zrodzone z miłości Boga i połączone z Nim miłością wzajemną, żyjące Jego życiem, działające Jego wolą, którą uznały za własną. Byty te świadomie i dobrowolnie podporządkowały się Ojcu, widząc w tym swoje szczęście. Nie jest słuszne przypisywanie aniołom cech natury ludzkiej, sumienia i woli. Bo tam, gdzie nie ma możliwości błądzenia, nie istnieje kwestia wyboru, działanie wypływa wówczas z miłości widzącej jasno. Przedstawienia aniołów są zawsze wyrazem gustów epoki, która je wyraża. Poza tym, że ukazują one istoty piękne, wyobrażenia te nie mogą nic powiedzieć o strukturze duchowej aniołów, która nie da się wizualnie określić. Tak więc będą to zawsze niewizerunki, a omówienie przez podobieństwo, bytów duchowych, niewyobrażalnych. 22.w.i.73 mówi ojciec Ludwik. O, masz kłopoty z przyjęciem mojego określenia, że anioły nie mają sumienia ani woli. Odnosi się to do ludzkiego pojmowania tych władz. Otóż natura ludzka duchowa obdarzona została sumieniem i wolą. Są to jej władze duchowe. Sumienie to głos Boży w nas, głos nieomylny, jasno wskazujący nam drogę postępowania etycznego. Znaczy to, że sumienie nie określi ci na przykład, który z dwóch systemów filozoficznych jest słuszny, a który nie, natomiast od razu poczujesz niepokój i niezadowolenie, postępując sprzecznie z prawami Bożymi, na przykład z prawem miłości bliźniego. Sumienie jest tą władzą naszej natury duchowej, która pozostaje nieskażona grzechem pierworodnym, ale może zostać zagłuszona, praktycznie zniszczona, unieszkodliwiona złą wolą. Aniołowie mają naturę duchową odmienną od ludzkiej. Trudno być i było zrozumieć istotę tej odmienności, która czyni z nich byty duchowe absolutnie różne od nas, aczkolwiek również 79 stworzone i współżyjące z Bogiem we wzajemnej miłości, kochające Go całą pełnią swej natury duchowej, bezgranicznie Mu oddane i współdziałające z Nim w Jego planach i wedle Jego woli.
Duchy czyste, aniołowie, jakoby te stworzone z miłości przez Ojca Stwórcę, pojmują wprawdzie swoją zależność od Niego. Część z nich przyjęła tę prawdę, inna zaś część ją odrzuciła, odrzuciła zależność, zaprzeczając poznanej rzeczywistości. W tym znaczeniu aniołowie mają wolę, ale wolę utrwaloną dobrowolnie w oddaniu się Panu i Ojcu. Byty duchowe istnieją poza czasem, dlatego wolny wybór ich pozostaje utrwalony w wieczności i nie podlega wahaniom. W tym znaczeniu stan aniołów bliski jest naszemu stanowi w Chrystusowym Królestwie Miłości, tu, w niebie. Sądzę, że rozumując przez analogię łatwo to przyjmiesz, gdyż masz utrwalone przekonanie, że my, triumfująca część Kościoła Chrystusowego, nigdy swego wyboru nie żałując i posiadając nadal wolę, łączymy się z wolą Boga na zawsze i nierozdzielnie, albowiem słuszne to jest i sprawiedliwe i jedynie prawdziwe. Archaniołowie są natury tej samej co aniołowie, są to byty duchowe o ogromnej sile miłości, bezgranicznie oddane Panu i z Nim dzielące Jego miłość ku wszelkiemu stworzeniu, znajdujące szczęście we współpracy z Panem w Jego planach. Nie słudzy, a domownicy Jego, tak można by ich określić lepiej, wykonawcy woli Pańskiej, najbliżsi Mu, strzegący Jego praw. 5.1979 Ojciec Ludwik odpowiada na moją prośbę o wytłumaczenie, w czym anioły mogą być nam pomocne. O anioły? Anioły mogą wam pomóc w uwielbieniu Pana. One całe żyją w Jego blasku. O jakie są? O są przejrzyste, przechodzi przez nie Jego łaska, ponieważ nic nie zatrzymują dla siebie. Są indywidualnościami o wspaniałej inteligencji i wrażliwości, lecz są jak gdyby pryzmatami, które pełni światła Bożego rozkładają na poszczególne barwy, nic nie pochłaniając. Stoją przed Panem zawsze, cokolwiek czynią, a wola Pana jest ich wolą, i to jest ich największym szczęściem. Są od nas inne, odrębne, lecz nie gorsze czy lepsze. Mamy z nimi tego samego Ojca i jest w nich i w nas Jego podobieństwo, a więc Jego miłość, Jego mądrość, i jest też nieustanne pragnienie służenia Mu i wielbienia Go. O a ich stosunek do nas? Oto trudne zagadnienie. Są chóry anielskie związane bardziej z nami niż inne. Aniołowie stróżowie istnieją i służą Panu poprzez czuwanie nad nami i opiekę. One się stale za nas modlą, póki żyjemy, na ziemi. Zawsze możesz prosić, aby ci pomagały w modlitwie, zwłaszcza uwielbienia, i w prośbach przyjdź królestwo Twoje. To jest ich błaganie za nami. One kochają nas w Panu i w Panu możliwa jest przyjaźń z nimi. O aniołach stróżach 18.29.1988 rok. Rozmowa z ojcem Ludwikiem. O chciałabym dowiedzieć się dokładnie o roli aniołów stróżów w naszym życiu i o możliwościach i zakresie ich działania, a także o porozumieniu się z nimi, czy jest możliwe? W 1979 roku pytałem ojca o aniołów stróżów i ojciec powiedział, że one kochają nas w Panu i w Panu możliwa jest przyjaźń z nimi. Co to znaczy? Chciałabym, żeby ludzie bardziej na nie zważali i do nich się zwracali, i ja także. Jak to zrobić? O posłuchaj uważnie. Aniołowie to byty duchowe, które nigdy nie żyły w materii. Dlatego obce im są odczucia zmysłowe, a także potrzeby naszych ciał. Dostrzegają je, ale nie potrafią ich odczuć. O jak więc mogą czuwać nad nami? O mogą. Po pierwsze dlatego, że Pan im taką służbę powierza, a więc starają się wypełnić ją jak najlepiej, wiedzą też, jaką każdy z nas ma wartość w oczach Pana i jak jest przez Pana kochany. 80 po prostu są tak samo bytami stworzonymi z miłości jak cała ludzkość. Są mieszkańcami domu Boga i wiedzą, że takie jest też nasze przeznaczenie, są więc naszymi prawdziwymi przyjaciółmi. Po drugie, one widzą nieprzyjaciół naszych, więc nie walczą z nimi tak ślepo jak my. Znają ich i odczytują ich zamiary względem człowieka, a tych, którymi się opiekują, bronią i osłaniają, proszą za nich i przepraszają Pana w ich imieniu. Nie wkraczają w wolną wolę człowieka i nie łamią jej, tak samo jak nie może tego uczynić żaden duch zły, ale przeciwstawiają im swoje oddziaływanie wspomagając głosy sumienia,
przypominając o Bogu, o naszych obietnicach, dobrych zamiarach, powinnościach. Mogą nas ostrzegać i zwracać uwagę na zaniedbania, niebezpieczeństwa, zagrożenia, budzić naszą czujność, a także bronić naszego życia. Bo wiedzą, kiedy przychodzi czas naszego odejścia, czyli że to już jest pora wedle woli Pana, natomiast wcześniej osłaniają nas. Ta wielka ilość przypadków, które występują w życiu każdego człowieka i powodują, że nie ginie on jeszcze jako dziecko, to zasługa opieki naszych aniołów stróżów. Lepiej brzmiałoby, opiekunów i przyjaciół, a jeśli ich prosimy i ufamy im, to i pomocników, i po trochu przewodników, po trochu, bo najwyższym naszym przewodnikiem, mistrzem i nauczycielem jest sam Pan, jednak też wtedy, gdy Mu się powierzamy i ufamy. Bóg troszczy się o każde swoje dziecko, lecz nie ingeruje w jego wolę, chyba że jest ona dobrowolnie złączona z wolą Boga, to znaczy, że jest ustalona, silna i niezmienna wolą miłowania Go i pełnego zawierzenia. Uwierz mi, że życie takiego człowieka jest naprawdę szczęśliwe. Wszelkie decyzje i pragnienia, jak również lęki, zmartwienia i kłopoty codzienne oddaje on Panu naszemu i w ten sposób żyje wolny, swobodny, lekki i radosny. Chciałbym bardzo takiej postawy dla Ciebie, ale patrząc na Twoje życie rozumiem, jak bardzo jesteście obciążeni i zniewoleni codziennymi utrapieniami, a jak my, w zakonach, byliśmy odciążeni. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, które są przemęczone i przeładowane obowiązkami. Podziwiamy Was i współczujemy. Wracając do aniołów. Ciąży na nas przeniesiona ze starożytności pogańskiej tradycja wyobrażeń nieprawdziwych i śmiesznych, a jednak wciąż żywych, bo utrwalonych w plastyce. Myśląc o aniołach, odrzuć wszelkie wyobrażenia płód, amorków, nagich bobasków i kobiet w powłóczystych szatach, tudzież skrzydeł. Skrzydła to symbol szybkości posłańca Bożego, anioła. Anioły są bytami niesłychanie zróżnicowanymi w porównaniu z ludzkością, lecz wszystkie są bytami czystymi, bez żadnej skazy charakteru. Przewyższają nas samoświadomością, a to, co pojmują, wiedzą wprawdzie. Są świadome swego miejsca w planach Bożych i świadome świętości Boga, Pana naszego, w której Pan nim się udziela. Czcząc więc i wielbiąc swego Stwórcę i Dawcę szczęścia, dziękują za istnienie pełne szczęścia, a że nie mogą przez wybór i walkę, jak my, udowodnić Bogu swojej wdzięczności, służą Panu, starając się natychmiast i jak najlepiej wypełnić Jego życzenia. Nie zapominaj, że posiadają potężną inteligencję i są świadome wspaniałości, doskonałości i mądrości planów Bożych, bo Bóg ich przed nimi nie ukrywa. Toteż ich działanie nie jest ślepym i posłusznym wykonawstwem, a współpracą wedle ich możliwości i ukierunkowania, bo każdy z aniołów stanowi indywidualność. Aniołowie i archaniołowie są bardziej zwróceni ku człowiekowi niż inne byty duchowe. Dzielą miłość Pana ku nam i Jego troskę i współczucie, ale bardziej obchodzi ich nasze życie wieczne niż powodzenie czy osiągnięcia w życiu doczesnym. Chyba że te osiągnięcia skierowane są na usługiwanie Bogu, wtedy mogą Wam wręcz pomagać, gdyż łączy Was ta sama miłość i pragnienia. A możliwości mają ogromne. Nie spodziewaj się więc współczucia Twojego anioła stróża w niepowodzeniach tak zwanych życiowych, ale licz na niego w trudnościach duchowych. Zawsze da Ci wsparcie, kiedy 81 spotkasz się ze złością lub nienawiścią ludzką, a kiedy upadasz, wstawia się za Tobą i prosi Pana o pomoc dla Ciebie. Anioł stróż traktuje powierzonego sobie człowieka jak ukochane małe dziecko, bezradne w świecie duchowym i ślepe. Dlatego przeciwstawia się przede wszystkim zakusom wrogów Waszych, mocy zła i nienawiści, a kiedy upadacie, nie odchodzi, a broni Was tym bardziej, bo człowiek w stanie grzechu jest zupełnie odsłonięty i bezbronny. Ponieważ ich delikatność i subtelność jest niezmiernie rozwinięta, łatwo jest zasmucić swego opiekuna, jednak aniołowie stróżowie nigdy nie tracą nadziei na zbawienie swego dziecka, gdyż w przeciwieństwie do ludzi znają nieskończoność miłosierdzia Boga. Żyją w obliczu prawdy i dlatego są prości prostotą dziecka, co jednak nie ma nic wspólnego z dziecinnością, jeśli, to w radości, szczerości, akceptowaniu całego dzieła Bożego, w tym planów Bożych dla ludzkości.
O jak się zwracać do swojego anioła stróża? Czy oni mają imiona? Czy zawsze i każdy człowiek ma swojego anioła i czy zawsze jednego? Czy mogą się oni zmieniać? Czy też zawsze opiekunem jest od urodzenia do śmierci ten sam anioł? O, anioły są indywidualnościami, ale Pan zleca opiekę nad każdym człowiekiem, nie tylko chrześcijaninem, temu z nich, który będzie najlepszym opiekunem dla osobowości tego właśnie człowieka, którego mu powierza. Taka opieka i zaufanie Boga jest dla każdego z posłańców i domowników Pana zaszczytem i wielką radością. Staje się on obrońcą człowieka wobec świata mocy zła i nienawiści, nie jest natomiast wychowawcą i nic ze swej osobowości człowiekowi nie przekazuje. Staje się przewodnikiem takim, jakim jest widzący w świecie materii dla niewidomego, tyle że przede wszystkim dla obszarów świata duchowego. Aby to pojąć, trzeba zrozumieć prawdziwą wolność człowieka, w jego wyborach, a jednocześnie darowaną mu pomoc i podtrzymanie we wszystkich wyborach właściwych. Aniołowie mają jeden ideał, jeden wzorzec, jedną miłość, Boga, stąd wyrażenie, że patrzą w oblicze Pana. Są świadomi tego, że są kochani, dlatego kochają swego Stwórcę i istnieją w nieustającej wymianie miłości, w zachwycie, czci i uwielbieniu. U człowieka można by nazwać stan taki, trwający krótko, ekstazą, ale w świecie duchów czystych nie jest on zachwyceniem, a samym istnieniem, przeżywaniem szczęścia w pełni świadomości i zrozumienia. Rozumie się samo przez się, że gdyby stan istnienia anioła udzielał się człowiekowi, przestałby istnieć moment wyboru, człowiek żyłby w niebie. Panu naszemu nie o to chodzi. Grzech pierworodny spowodował taką ciemność i zakłócenie w duchowych władzach człowieka, iż pomoc stała się mu niezbędna, i dlatego, przy pełnym uszanowaniu naszej wolnej woli, otrzymaliśmy ją. Aniołowie mają imiona, ale dla ludzi są po prostu opiekunami. Dla niemowlęcia są jak niańka, później jak starszy, bardzo mądry brat i przyjaciel na drodze ku Bogu. Znają nas i podtrzymują w każdym dobrym pragnieniu, zamiarze, czy nie? Widzą się i przyjaźnią ze sobą. Przecież kochają tego samego Pana. Jeśli chcesz, porównaj je do wojska niebieskiego, wiernego i niezwyciężonego, w którym każdy żołnierz służy inaczej, wedle swojej umiejętności, lecz wszyscy spełni swej woli i miłości, świadomie, mądrze i jak najdoskonalej. Anioły są bytami wolnymi, swobodnymi. Żaden nie jest przywiązany do swojego dziecka, ale stale ogarnia je miłością i czujną opieką. Gdy trzeba, może wezwać pomoc. Może też Pan sam zadecydować o dodatkowej pomocy aniołów o innych osobowościach, jeśli człowiek pracuje dla Pana i ma dużo różnorodnych zadań, a i wiele duchów zła usiłuje te jego prace osłabić lub zniszczyć. Ponieważ jednak żaden anioł nie pełni swej straży obojętnie i bezosobowo, a przeciwnie, kocha z całej mocy swoje małe dziecko, Bóg nie narusza tej więzi. Obok przyjaciela, anioła stróża każdy człowiek ma również pomoc, orędownictwo i stałą troskę swoich bliskich. Bliskim staje się każdy, za kogo modlimy się, komu przez nasze wstawiennictwo ulżyliśmy w cierpieniu, ułatwiliśmy śmierć, skróciliśmy czas pokuty w czyśćcu. Słowem, każdy człowiek miłosierny i współczujący ma wielką ilość przyjaciół w naszym świecie, 82 tak jak i najgorszy zbrodniarz ma nasze orędownictwo i ma swego anioła, który błaga za niego, przeprasza, tłumaczy i wciąż ufa w uratowanie duszy swego dziecka. Aniołowie błagają wtedy w sytuacjach beznadziejnych o wstawiennictwo Maryję, Królową Nieba. Jak kogo pociesza własna matka, tak ja was pocieszać będę. Iz 66, 13-23 sierpnia 1979 mówi ojciec Ludwik. O, przestań się obawiać Boga. Pan swoich darów nie cofa i nie liczy każdego potknięcia. Nikt z nas nie byłby tu, gdyby Bóg, Pan nasz, do nas był podobny, małostkowy, skąpy, zazdrosny, chwiejny i zmienny w swoich planach i sądach, bezlitosny dla naszych błędów i wciąż nas krytykujący. Ty przypisujesz Bogu nieskończonemu, największej miłości, cechy spotykane u ludzi, także i u ciebie. Ojciec nasz prawdziwy ma dla nas tyle czułości i dobroci, tyle opiekuńczej troskliwości, tyle miłości,
iż miłość najlepszej matki do dziecka jest zaledwie jej cieniem. On nas traktuje jako bardzo malutkie dzieci. Nasza słabość, błędy i wady nie denerwują go, lecz przeciwnie, potęgują jego opiekę, jego starania o nas. Już ci mówiłem, że tak jak matka potęguje swoją troskliwość, łagodność, cierpliwość, gdy dziecko jest chore choć bez własnej winy, tak on postępuje z nami, gdy jesteśmy chorzy duchowo, bo grzech jest chorobą duszy. Zapewniam cię też, że na ziemi nie istnieją ludzie zawsze i całkowicie zdrowi, ponieważ zakażacie się wzajemnie. O wychowaniu Bożym 6.i.1980 mówi ojciec Ludwik. O Pannie jest dobrym tatusiem, który zawsze spełnia nasze życzenia, przynajmniej te najprawidłowsze, teoretycznie konieczne dla duchowego rozwoju. Bóg jest mądrym ojcem, który wychowuje nas sobie, a nie ziemi, ponieważ życiem naszym jest wieczność z Nim, a nie przeżycie dobrze życia, przy czym dobrze jest zawsze wytworzoną przez nas wizją naszego rozwoju wewnętrznego i naszej służby, bywa, że zupełnie fałszywą, a zawsze odległą od planów Bożych dla nas. Po prostu my nie mamy pojęcia, kim widzi nas Bóg. W najlepszym razie widzimy drogę, po której możemy zbliżać się ku Niemu. I często mylimy się, biorąc własne pragnienia za Jego wolę. Każde powołanie może być poprzedzone wezwaniem jasnym, silnym, często wielokrotnie powtarzanym, lub ograniczeniem czy zamknięciem wszystkich innych dróg. Otóż stosownie do cech naszego charakteru Pan może obrać taką czy inną metodę, zawsze najlepszą dla danej osoby. Zastanów się. Jeśli Pan nie daje ci nowego spowiednika, a tylko moje rady, to ma w tym swój cel. Pomyśl, czy nie chodzi o to, skoro nie możesz opierać się tylko na sobie, nikt nie może i błądzą najbardziej ci, co liczą tylko na siebie i nie możesz znaleźć koło siebie nikogo odpowiedniego pomimo próśb i starań, czy nie chodzi Panu o to, abyś wreszcie całkowicie i całym ciężarem oparła się na Nim? Wiem, że tego nie umiesz, ale skoro On tego, jak możesz się domyślać, chce, to On to zrobi. Abyś tylko przyjęła ten kierunek, który On dla ciebie wybrał, bez protestu i żalu, abyś się pogodziła ze świadomością, że Pan nasz kocha cię i wszystko, co robi, czynione jest z miłości do ciebie, że jest najlepsze, abyś pozwoliła, by On układał twoje życie nie w ogóle, a dzień po dniu, stale, On weźmie twoje sprawy w swe dłonie. Większość ludzi sądzi, że oddaje je Panu, jeśli nie planuje daleko swoich losów. Jednak trzymają mocno to, co zdobyli, i wciąż proszą o to, co chcieliby mieć. Czy to wartości duchowe, czy materialne, będą to zawsze dla ciebie wartości, na przykład przyjaciele, mądry spowiednik, zrozumienie, pomoc w realizacji planów. Wszystko samo w sobie słuszne, lecz może, o czym nie wiesz, Pan chce dla ciebie wartości innych, w tym momencie twego życia bardziej ci potrzebnych dla rozwoju wzajemnego poznawania się, zaufania, miłości z Panem. 83 Mówiłem ci, że Chrystus, Pan nasz nigdy nie porzuca nikogo, kto mu się oddaje, ale prowadzi go ku sobie z wielką cierpliwością i wyrozumiałością, nawet wtedy, gdy takie niemowlę duchowe wrzeszczy, wyrywa się i wierzga. Wy wszyscy jesteście jeszcze dziećmi. Oddajecie się Jemu, a chcecie robić wszystko sami, i to tak i wtedy, jak sobie wymarzyliście. Współpraca z Bogiem to nie manipulowanie Jego dobrocią przez wysuwanie próśb i żądań, które On powinien spełnić, ponieważ was kocha. Nie tak. Współpraca z Nim to zezwolenie na takie kształtowanie siebie, jakie On uzna za właściwe, zawsze i w każdym momencie dnia codziennego, bo gdzież się z Panem spotykasz, jeśli nie w teraźniejszości? Powtarzam, iż współpraca to zgoda na powierzenie siebie Bogu. Pełne, stałe i ufne, słowem, oddanie się Panu poprzez pewność Jego miłości do nas. Czy wtedy jest miejsce na narzekanie, żale, spodziewanie się spraw smutnych i strasznych? Ufającemu Panu, wszystko, co niesie życie, służy ku podniesieniu się i dojrzewaniu. Zajrzyj do listu FSW Pawła, a wnioski wysnuj sama. Zaczyna się wysiłkiem nauki 6.i.1980 mówi ojciec Ludwik. O Bóg jest miłością,
A miłość nie trwa w bezruchu wobec proszących i potrzebujących, a innych wśród ludzi naprawdę nie ma, a tylko mogą tego nie rozumieć lub nie chcieć przyjąć. Miłość udziela się nieustannie, a jeśli nie chcecie jej przyjąć, przepływa obok i mija was nieskończenie potężny strumień żywej wody, zdolny oczyścić, odrodzić i uświęcić nawet najgorszego zbrodniarza. Napojony tym pożywieniem będzie on prędzej z Panem niż ci, którzy dzień po dniu marnotrawią strumienie łaski niezbędne im do rozwoju. Dla natury ludzkiej osnutej mgłą niewiedzy, niezrozumienia i lenistwa, przekornej i skłonnej do dawania posłuchu złu, spotkanie się z Bogiem będzie zawsze wysiłkiem, jeśli Pan jej nie wesprze. Lecz Pan wspiera pragnących Go i dążących ku Niemu, a nie narzuca się tym, którzy Go nie potrzebują, mimo że ich też podtrzymuje i chroni. Od was wyjść musi akt woli, zwrócenie się do Pana, wolny akt wyboru miłości, szukania jej. Jest on wysiłkiem, jak każdy wybór sprzeczny z chęciami chorej natury człowieka. To, co jest dla nas, tu i było dla nieobciążonej grzechem natury ludzkiej, właściwej Maryi Pannie, normalnym stanem pełnego szczęścia oddania się Ojcu, stanem ducha świadomego, że posiada miłość Boga i odpłacającego Bogu pełnym radości oddawaniem się wciąż na nowo, a przez to nasycanym nieustannie energią Bożej miłości, która wzrasta w nim, rozświetla go, wzbogaca i potęguje jego szczęście, to dla was zaczyna się wysiłkiem nauki, wymaga trudu i czasu, abyście nauczyli się w każdej chwili życia stać przed Panem. Postawa ojciec, syn.